Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym paladynie na EU1 i będziemy sobie tutaj dociskać lożki. Oczywiście kto śledzi tą postać, ten wie, że zaczęliśmy tutaj stopowanie na poziomie 360, natomiast jeszcze jeden lok nam został do ubicia, mianowicie miasto Intryk tutaj w strefie światła. W tym momencie stoimy na 9 przeciwniku, jest to obrońca, no i na niego mamy zaledwie 0,07%, więc bardzo malutko, no ale spróbujemy go dzisiaj ubić. Potem na niepalną mamy niecałe 2%, więc to już raczej pójdzie z górki, no i dzięki temu jak zamkniemy ten loszek, będziemy mogli złapać sobie tutaj Posejdonga w wodzie, no i kontynuować to stopowanie loszków. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam idzie rozwój waszych postaci, no i dajcie znać, czy u was też jest tak gorąco, bo powiem wam szczerze, że u mnie od około 3 dni, około 30 stopni w cieniu. Masakra, nie da się usiedzieć tutaj przy tym komputerze, na kamerce pewnie widać, że się cały świecę, no ale niestety najbliższe miesiące tak będą wyglądać, no i jakoś z tym sobie musimy poradzić, tak czy inaczej od razu wam powiem, nie jest to za bardzo komfortowe do nagrywania, no ale jest jak jest. Pierwsza ważna informacja to to, że od jutra, czyli od czwartku, od 22 czerwca startuje promocja na grzybki 20% na stronie home.syfygame.net. Tam promocja, jak już pewnie wiecie, startuje dzień wcześniej. Normalnie w gierce będzie od piątku, na tym sklepie internetowym już będzie od jutra, czyli od czwartku. No i jest to taka promocja na urodziny gry, na legendarny loszek. Jeżeli ktoś planuje kupować tam sobie jakieś grzybki, jakieś pakiety, jakieś może klepsydry, to oczywiście zachęcam do używania kodu Neutral. Wszystko macie na banerku nade mną. Będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w giveawayu lipcowym, to może do mnie podsyłać screeny, jak używa tego kodu, na Discordzie, na tam Instagramie, na powiedzmy mailu, gdzie tam tylko wygodniej, bo po prostu ja dostaję, jak używacie tego kodu, 5% od każdej transakcji, gdzie go używacie, więc będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Jeżeli planujecie robić jakieś zapasy właśnie na legendarny loszek czy coś takiego, no to ta promocja już od jutra będzie dostępna. No i ślicznie dziękuję każdemu, kto tego mojego kodziku będzie na tej stronce używał, po prostu. Dobrze, lecimy dalej. No i teraz jeżeli chodzi o naszego paladyna, zanim tutaj przejdziemy do głównego wątku tego odcinka, czyli do gildii na EU5, no to co tutaj ciekawego się dzieje? Szczerze mówiąc nic, szczerze mówiąc no oczywiście stopujemy te lochy, paladyn powolutku tutaj się wzmacnia, powoli wbija te levele, no ale tak na dobrą sprawę robimy tylko codzienne czynności, no i nic ciekawego się nie dzieje. Zostało nam jeszcze około 1,5 aury do wbicia, będziemy mieć 20, będziemy mieć kolejnego pupila. Tutaj tak samo, no w karczmie się nic nie dzieje. Jeżeli chodzi o zarządcę areny, no to codziennie kupuję skipa 7-dniowego, robię około raz dziennie tutaj resecik, no i powolutku do tego maksa sobie tam powiedzmy idę. Oczywiście wiadomo, zanim skończymy stopować lochy, to na pewno skończę tego zarządcę areny, więc z tym problemu nie będzie. Jeżeli chodzi o kowala, no to tak samo, metal, kryształ się tutaj odkładają, zbieramy powolutku, coś tam farmimy, no i też myślę, że sporo milionów, że tak powiem, właśnie tego kryształu głównie na koniec stopowania tych lochów tutaj będziemy mieli, zresztą tak samo jak na wszystkich innych kontach. Dobrze, gabinet magii, nic ciekawego, tutaj pupilki, no to tak samo. Jeszcze musimy naprawdę sporo pupili połapać, musimy tutaj sobie jakoś wykarmić, żeby to jakoś sensownie wyglądało. No ta postać ma niecałe pół roku, więc w tym momencie wszystko się dopiero rozbija, wszystko się klaruje, no i po prostu tak to się prezentuje. Portal do piekieł 5-9, jak widzicie, więc już końcówka. Tutaj loszków oczywiście w ogóle nie ruszam, no wiadomo, stopujemy te lochy. Dzisiaj tak samo sobie postaramy się ubić to miasto Intryk, może nam się uda, mam taką nadzieję. No i już zaczniemy dalej stopować, no już tak w 100% te lochy, no bo tylko to nam zostało. Oczywiście w strefie mroku tutaj, jeżeli chodzi o to 13 piętro, no to ubiłem, złapałem sobie tego pupila z mroku, tego diabłoczorta, więc zostało nam to miasto Intryk, no i potem będziemy mogli sobie no dalej stopować już tak na 100% stopować powiedzmy. Jeżeli chodzi o twierdzę, no to tutaj się najwięcej zmienia i podziemie, dlatego że oczywiście wszystko już mamy ulepszone tak jak mieć powinniśmy, no i teraz idę w kopalnię klejnotów. Ta kopalnia klejnotów na poziomie 16, ulepsza nam się na poziom 17, planuję na jakimś 25 sobie dopiero wymienić kamyki, no bo w tym momencie większość moich kamyków jest z kopalni z poziomu 10, więc są one bardzo, bardzo słabe, no ale stopujemy lochy, nigdzie mi się nie śpieszy, więc powolutku się ta kopalnia, można powiedzieć, ulepsza. Podziemie tak samo, komnata tortur na poziom 15, potem jeszcze muszę zrobić władka, muszę tutaj te gobliny, trolle, jakąś tam kopalnię złota, no i dopiero tą kopalnię złota będę mógł na poziom powyżej 15.
12 ulepszać, więc no mówię, wszystko się tutaj klaruje, gildia top 2. Tak to wygląda, siedmiogłowa hydra. Topkę wam może pokażę pod koniec tego odcinka. No i tyle, więc mówię, codzienne czynności robimy głównie tutaj, powolutku się zbroimy, powiedzmy. No i czekamy na koniec stopowania lochów, który no jeszcze troszkę minie, zanim skończymy te lochy stopować. Ale tak to po prostu wygląda. Portal do piekieł 85%. Możemy co prawda kliknąć, ale nic tutaj dokładnie, no nic się tutaj nie zmieni. Bardzo ciężko z tym portalem na midzie, więc byłem pewien, że go nie ubijemy, ale warto było spróbować przed tym klikaniem lochów. No i teraz lecimy do obrońcy. Tak jak powiedziałem, 0,07% na niego, bardzo malutko. Będę chciał tu wydać naprawdę sporo grzybów, tak mi się wydaje. Będę chciał to w końcu ubić. No 0,07 to nie jest not possible. Jakaś tam idealna próba, bardzo szczęśliwa próba. No i myślę, że ten obrońca nam padnie. Tak czy inaczej, no troszkę tu na pewno poklikamy. Specjalnie wybrałem ten odcinek do opowiadania wam o gildii na EU5, dlatego że, no mówię, tutaj sobie będziemy w tle klikać, no a ja po prostu powiem wam o szczegółach. Więc tak, jeżeli chodzi o ten tytuł, nie wiem jeszcze do końca jaki będzie, no ale coś tam związanego właśnie z gildią na EU5, no to w gildii na EU5 będę dość ciekawej, dość takiej specyficznej, można by powiedzieć, dlatego że będzie to głównie polska gildia z jakimiś tam wyjątkami. No i właśnie, chciałbym was po prostu do tej gildii zaprosić. Kto jest na Discordzie, to już dostał tą informację wczoraj, więc warto być, bo tam zazwyczaj wcześniej coś daje. Tak czy inaczej, gildia będzie miała głównie zarząd polski. Ja tam będę na oficerze w tej gildii. No i gildia, ten zarząd ma naprawdę sympatyczny. Naprawdę strasznie, jak mnie tam zaprosili, strasznie mi się spodobała atmosfera, bo to są ludzie starsi, to są ludzie, no, tacy, którzy mają na przykład dzieci i tak dalej, czy tam dziecko jedno, z tego co wiem. To już nieważne, nie wchodźmy w takie szczegóły. No ale gildia naprawdę spoko, naprawdę sympatyczny zarząd, bardzo mnie urzekli. No i stwierdziłem, że im pomogę w rozwoju tej gildii. Mamy tam dużo graczy grzybiących, mamy dużo graczy, którzy są właśnie, no tacy bardziej znani, powiedzmy tacy mocniejsi, którzy faktycznie potrafią w tą grę grać, natomiast potrzebujemy was, jeżeli ktoś planuje grać właśnie na EU5, jeżeli ktoś będzie grzybił i tak dalej, to piszcie do mnie wiadomości prywatne na Discordzie. Dlaczego na Discordzie? Ano dlatego, że gildia ma swojego Discorda, no i obecnie wiadomo, no Discord jednak jest taką platformą, który jest bardzo, bardzo, można by powiedzieć, popularny, no i na Discordzie łatwo tam różne rzeczy robić, łatwo sobie ogarnąć jakieś kanały potrzebne do gildii, łatwo się skontaktować z jakąś osobą, więc po prostu no wymóg tego Discorda, no po prostu jest, żebyście do mnie pisali na Discordzie. Ja wtedy od razu wiem, że macie ten profil na Discordzie, no i wszystkie szczegóły omówimy. Jeżeli chodzi o tą gildię, no to gildia jest głównie dla grzybiarzy, wiadomo, może jakieś tam Eco Plus też jakieś się miejsce znajdzie dla takiej osoby. Eco Plus, czyli wiadomo, no 3 paski na gryfie, no ale jakieś tam od czasu do czasu delikatne przebieranki, jakieś tam kliknięcie lochu za grzyby i tak dalej, rozumiecie o co chodzi. Tak czy inaczej, każdy, kto do mnie napisze, będzie zainteresowany dołączeniem do tej gildii, no to oczywiście ja tam z nim omówię szczegóły, podpytam, no i wtedy zdecyduję, czy go weźmiemy, czy nie weźmiemy. Wyślę też nasze wymagania na pierwsze 3 dni, zapytam, czy podoła, wiadomo jak to wygląda. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, mianowicie oprócz tej gildii właśnie na EU5 głównej, która będzie głównie dla graczy pay to win, grzybiących i tak dalej, ewentualnie Eco Plus, powstaje taka zaprzyjaźniona gildia dla graczy Eco, która tam wymagania ma o wiele mniejsze. Tam nie wiem, czy są tylko 2 pierwsze pakiety, czy może tam, nie wiem, no po prostu granie eko, żebyście grali sobie 3 paski na gryfie i to jest takie minimum. No i do tej gildii, co prawda ja tam nie mam żadnego głosu, nie jestem żadnym oficerem, ani nic, ale pytałem się lidera i jeżeli będziecie chcieli jako gracze grzybiący właśnie, w sensie jako gracze eko, do tej gildii zaprzyjaźnionej dla graczy eko dołączyć, to też nie ma problemu, napiszcie do mnie, ja tam wam dam kontakt, czy tam dam wam Discorda i wszystko powiem co i jak. Więc mówię, głównie tutaj szukam osób do tej gildii pay to win, do tej gildii dla graczy grzybiących, jeżeli ktoś planuje grać na EU5, w ogóle wiadomo, no to są jeszcze odległe plany, jeszcze tego EU5 nie ma dokładnie zapowiedzianego, no ale ja obstawiam, że będzie albo w pierwszy, poczekajcie, jak tutaj wygląda w kalendarzu, albo w pierwszym
Pierwszy piątek lipca, dokładnie, to jest 7 albo ewentualnie 14. To są takie moje piki, to są takie moje typy, jeżeli chodzi o datę, kiedy faktycznie to EU5 powinno wyjść. No i co mogę wam powiedzieć? No, więc to już niedługo. To już niedługo, po prostu EU5 się zbliża wielkimi krokami. Wiem, że jest to okrągły serwer, więc wiem, że dużo osób planowało tam grać, planowało tam grzybić, więc takie osoby chętnie zapraszam. Mówię, zarząd jest naprawdę ogarnięty, doświadczony. Ja w tym zarządzie tam jestem jako oficer, co prawda działam tak bardziej z boku, bo nie chcę się tam wtrącać za bardzo, ja nie lubię czegoś takiego, ale prosili mnie o pomoc właśnie tam liderka plus no inni oficerowie, więc stwierdziłem, że się tego podejmę, że zrobię jakąś reklamę tej gildii u siebie i tak dalej, bo mówię, naprawdę fajna atmosferka, naprawdę gildia się szykuje fajna, głównie polska, z małymi wyjątkami, ale z tego co widziałem, to te wyjątki też umią pisać po polsku, co ciekawe, albo tam sobie tłumaczą, więc no naprawdę fajna atmosfera się zapowiada. Mógłbym iść do jakiejś gildii, powiedzmy, tam widziałem, że Tuny tworzy chyba swoją niemiecką, ona będzie na pewno bardzo mocna, widziałem, że Sombej chyba też tworzy już od kilku miesięcy też jakąś bardzo mocną, mógłbym, na pewno bym tam był wysoko w rankingu, ale po co, skoro można iść do Polaków, można im pomóc, no i też na pewno jakiś wysoki ranking osiągnąć, może nie będzie to top 1, może nie będzie to top 2 na początku oczywiście, no ale może jakieś top 3 udałoby nam się bić, więc jest to na pewno fajne. Także mówię, powtarzam, jeżeli ktoś chce dołączyć do gildii grzybiącej na EU5, planuje grzybić, chce się fajnie pobawić, może wraca do gierki, powiedzmy, nie wiem, nie wie wszystkiego, bo grał kilka lat temu ostatni raz, no ale planuje właśnie przygrzybić, grać sobie tam bardziej na tryhardzie, long term, to niech się do mnie odzywa na Discordzie, ja mam tam neutral, po prostu neutral, bo teraz się te hashtagi zmieniły, po prostu neutral, zresztą możecie wbić do mnie na serwer i też do mnie napisać, no i tyle, ja tam z wami pogadam z każdym prywatnie, że tak powiem, z każdym indywidualnie, no i zdecydujemy, czy polecicie do gildii właśnie tej eko, naszej zaprzyjaźnionej, czy tej głównej dla graczy pay to win, w której ja również będę, również tam będę oficerem, no i coś tam będę pomagał właśnie w zarządzaniu, więc piszcie, po prostu piszcie, mówię, zbliża się ten serwer wielkimi krokami, pora już to zacząć ogarniać, wczoraj spędziliśmy kilka godzin po południu, tak na dobrą sprawę, na takiej prywatnej konwersacji, gdzie tam razem z inną osobą, która ogarnia robienie gildii, pomagaliśmy właśnie temu zarządowi z tej gildii na EU5, więc no zaangażowałem się i chcę, żeby to wyszło fajnie, no i chcę was po prostu zaprosić, bo są miejsca, a może ktoś szuka jakiejś gildii właśnie dla graczy grzybiących, nikt wam nie każe od razu wbijać 200 levela w pierwsze 3 dni, ani nic takiego, no ale rozumiecie, no w miarę możliwości, po prostu mówię, z każdym się dogadam indywidualnie, powiem co i jak, jakie są wymagania dokładne, powiem, zapytam tam o playstyle i tak dalej, no i wtedy dogadamy, do której gildii pójdzie, ale piszcie, po prostu piszcie do mnie, EU5 okrągły serwer, na pewno tam rywalizacja będzie duża, to w ogóle nie ulega wątpliwości, na pewno tych mocnych gildii będzie sporo, na pewno będzie aktywny, no bo jednak teraz głównie właśnie na tych okrągłych serwerach ludzie się skupiają i na nich grają, więc piszcie do mnie, jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, no i tyle tak naprawdę, wszystkie jakieś tam dokładne szczegóły to już omówimy prywatnie, nie będę się tutaj rozwodził, to tak głównie, żeby wam powiedzieć, że coś takiego robię, w sensie robię, no ja tam mówię, nie jestem ani założycielem tej gildii, ani tam nie wpadłem na pomysł, żeby ten projekt robić, ani nic, po prostu z boku pomagam, mam tam jakichś odbiorców, mam tam jakieś większe community, powiedzmy, więc pomogę po prostu uzupełnić tą gildię, a też pogram sobie między innymi z widzami, to też będzie na pewno fajne, może nie w mojej gildii, bo moja gildia dopiero nadchodzi, to wam co chwilę daję takie teasery. Tak czy inaczej, no mówię, nie będzie to moja gildia, będę tam oficerem, będę tam aktywny, będę się starał pomagać ludziom, tyle co tam mogę, to pomogę, wiadomo, ale po prostu fajnie będzie wspólnie pograć z widzami między innymi, tak jak wspomniałem, no bo może ktoś, mówię, nie wie gdzie znaleźć gildię, może planuje sobie grzybić, może planuje wrócić do gierki, to po prostu odzywajcie się do mnie, wszystko ogarniemy. No i dobra, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tą gildię na EU5, to miał być taki główny wątek od odcinka, natomiast dość szybko nam się skończył, szczerze mówiąc, no i teraz musimy się sfokusować na tym obrońcy, w ogóle już tutaj głos tracę, słyszę, że mam taką chrypę delikatną, no ale jest tak gorąco, że nie wiem, czy to przez to, czy nie przez to, no jest dramat po prostu, powiem wam tak, u mnie, ja mam jeszcze mały pokój, nie mam tutaj żadnej klimatyzacji, specjalnie zamykam okno, żeby wam tam, wiecie, z dworu nic nie krzyczało, nic tam wam nie...
powiedzmy, wchodziło na ten mikrofon, no i naprawdę jest tragedia. Usiedzieć tutaj, powiedzmy, te, nie wiem, 15, nawet 20 minut w takim zamkniętym pomieszczeniu, to jest dramat. No i to chyba po mnie widać, no nie wyglądam za korzystnie dzisiaj na kamerce, ale tak to będzie wyglądać. No muszę jakoś przemyśleć, żeby to zrobić bardziej ogarnięcie, bardziej, żeby to było wszystko, no nie wiem, żeby tu było chłodniej po prostu jakimś cudem. Jeszcze to światło przede mną strasznie mi tutaj, wiecie, wali na twarz, no i niestety to również ogrzewa, to również jakieś tam ciepło wytwarza. Ja jeszcze jak do Was gadam non-stop, to też wiadomo, ja do najchudszych nie należę w tym momencie, więc no jest ciężko, jest w skrócie ciężko. Dawajcie znać w komentarzu, czy u Was też jest tak gorąco. Niby spoko, lato i tak dalej, no ale wiecie, ja tak myślę, że z 20 stopni, no 22-3, no to jest taki maks jak dla mnie. Jak już jest 28-30 w górę, to jest dramat. No a wydaje mi się, że niestety będzie jeszcze gorzej potem, no bo w tym momencie mamy co? No 21 czerwca, więc no wydaje mi się, że jeszcze lipiec, sierpień, no to nawet te temperatury będą wyższe. No ale co zrobić, jest jak jest. Dobra, klikamy tego obrońcę, zobaczmy jak to wyjdzie. Myślę, co Wam mogę jeszcze o tej gildii na EU5 powiedzieć. No ale jednak wolałbym jakieś tam szczegóły omawiać prywatnie, jak już właśnie będą osoby, które faktycznie są zainteresowane dołączeniem, jak już będą chciały tam pograć. No tak jak Wam wspomniałem, ja tej gildii dla graczy eko nie ogarniam. Nie mam tam żadnego oficera, nie mam tam dostępu nawet do tych kanału, w sensie mógłbym mieć, ale nie chcę, bo ja się wolę skupić na tej gildii pay to win, tej dla grzybiarzy, żeby tam ją fajnie ogarnąć. No ale jest po prostu taka opcja, jest, myślę, że to fajne, dlatego że niby to są dwie osobne gildie, niby to jest, wiecie, dwa osobne zarządy, można by powiedzieć, ale myślę, że finalnie to wyjdzie fajnie, no bo nawet jak ktoś będzie odstawał właśnie w tej gildii dla grzybiących, jak ktoś już nie będzie tam, powiedzmy, dawał rady, może, nie wiem, akurat zmieni swój styl gry, będzie chciał wydawać mniej na grzybki, no to zawsze będzie mógł iść do gildii właśnie tej dla graczy eko. No i dzięki temu no po prostu zostanie tak jakby z nami na jednym Discordzie, nie pozbędziemy się go, tylko po prostu pójdzie do tej gildii, w której będzie lepiej pasował, rozumiecie, o co chodzi? Więc to jest fajne. No tam pytałem właśnie lidera tej gildii eko, oni też jeszcze mają dużo miejsc, więc możecie do mnie pisać, nawet jak będziecie grać eko, no i tam ja Wam dam kontakt i wszystko na 100% ogarniecie. No ale mówię, głównie ten film jest po to, żeby znaleźć graczy pay to win, grzybiących do tej głównej gildii i sobie pograć razem, tak jak już wspomniałem, w jednej gildii. EU5, zdaję sobie sprawę, że pewnie takich, no więcej chętnych osób pojawi się, jak już ten serwer zostanie ogłoszony, jak już będzie oficjalnie zapowiedziana tam prerejestracja i tak dalej. No ale tak czy inaczej wiadomo, no zbliża się to wielkimi krokami, nie ma co ukrywać. Teraz trzeba liczyć, że około 1,5 miesiąca od startu poprzedniego serwera mija i startuje kolejny, więc no mówię, jakoś wydaje mi się 7 lipca, może jakoś 14 lipca, może maksymalnie 21 lipca, no to będzie na pewno termin startu właśnie tego EU5. Co do moich planów indywidualnych, co do tego serwera, jak ja tam planuję grać, jaką klasą, to jeszcze na spokojnie powstanie taki film, jak już będzie prerejestracja, wtedy Wam wszystko opowiem, pokażę i w ogóle się pojawi nowa playlista na kanale. Tak czy inaczej EU5 dla mnie to jest serwer long term, będzie to kolejna seria na kanale, będzie to kolejna postać, no i będziemy na niej grać tak samo jak właśnie na jakimś paladynie, jak tam na jakimś, powiedzmy, no na wszystkich tych klasach postaci oprócz EU3. EU3 jest taki bardziej for fun, z gildią dla widzów, więc tam jakoś nie tryharduję, no ale wszystkie moje postacie w tym momencie, które tutaj widzicie, oprócz właśnie EU3, no i EU4, bo tutaj już nie gram, to są takie postacie long term, na których się staram, no i EU5 do nich po prostu dołączy. Dobra, lecimy dalej do tego obrońcy. No jest kaplica, powiem Wam szczerze, że jest kaplica, wydałem już na niego no z 700 grzybów, z 800 może coś takiego i niestety nam nie pada, jest naprawdę ciężko, 0,07%, malutko. Sugerowałem się tym, że na łowcy demonów ubiłem w tym Esterosie jakiegoś tam maga, na którego mieliśmy 0,02 i to naprawdę padło nam szybko, więc można powiedzieć, że tym się sugerowałem, no ale tutaj niestety jest ciężko. No gramy paladynem, ten paladyn jest naprawdę mizerny w tych lochach, tu w ogóle nie ma co się oszukiwać. Gemiki mamy z 10 kopalni, więc też one są słabe, głównie
głównie, bo tam chyba dwa mamy z jakiejś nowszej, no ale głównie z 10 kopalni, więc no nie jest łatwo, na pewno nie jest łatwo tego obrońcę pokonać. 0,07% już od dawna na niego mieliśmy, teraz jeszcze był event Golda, myślałem, że po tym evencie Golda może tam jakoś te procenty wzrosną, no ale za bardzo nie wzrosły. Tutaj jeżeli chodzi o moje statystyki, no to też troszeczkę odbiłem tą siłą w podstawie od HP właśnie pod tego obrońcę, żeby tutaj głównie na nim się skupić. Wiadomo, no bardzo mam 1:1 tą ogólną statystykę, no ale to dlatego, że pupili z mroku mam złapanych 18, no a z wody mam 16, więc ten bonus z pupili mi daje tyle do HP, że tutaj wychodzi prawie 1:1, nawet swego czasu miałem właśnie więcej HP od tej siły, no ale teraz bardziej tą podstawę podbiłem, żeby na tego obrońcy, na tym obrońcy się sfokusować, no ale potem jak już go pokonamy, jak będziemy dalej te lochy stopować, to myślę, że będę dalej leciał 1:1 na tym paladynie, nie podgonię sobie to HP, no i na jakichś 6000 podstawy siły i HP zostawię sobie to HP i będę leciał dalej w siłę, no bo jednak główna statystyka jest bardziej opłacalna, no jak będziemy kończyć stopowanie lochów, jak będziemy te lochy klikać i tak dalej, no to tam zdecydowanie właśnie ta główna statystyka nam pomoże, no i lepiej tą siłką sobie odbić, no a potem ewentualnie po stopowaniu lochów znowu to HP nadgonić. Dobra, no było kilka bliskich prób, tu nie ma co ukrywać, kilka takich prób, gdzie tam zostało mu 20 milionów 25 było, doświadczyliśmy coś takiego, no ale nie możemy postawić tej kropki na D, no i to jest najgorsze, że tutaj no znowu 19 milionów, no on jest bardzo twardy, on ma bardzo dużo tej siły tego HP, no to w sumie no trochę też ma, no 177 milionów, my mamy zaledwie 104,5, no ale no myślałem szczerze, że nam się go uda pokonać, no zobaczymy kurczę, głupio by było tego nie zrobić, bo to jest w ogóle cel tego odcinka i na tym się chcemy sfokusować najbardziej. Tutaj runkę też mamy maksymalną, jak się nie mylę, dokładnie 60%, no te gemiki, ewentualnie te gemiki byłyby tutaj największym ratunkiem, no ale mówię, no nie ma sensu pod jeden loch się zbroić, nie ma sensu tam wymieniać tych gemów, jak możemy wymienić na 25 kopalni, no i wtedy się bardzo mocno zboostować. No klikamy, po prostu klikamy, a nuż się uda. 007 to nie jest wcale tak mało, w sensie no wiadomo, to jest dość mało, no ale nieraz ubijaliśmy lochy, tak jak mówiłem, na 002% i tak dalej. Więc tutaj spróbujemy, no wydałem już na niego około 1000 grzybów, jak ten nam padnie, to potem nam padnie niepalna, myślę, że bardzo szybko, no ale niestety ci wojownicy na tych paladynów są bardzo, bardzo ciężcy, no tutaj nie dość, że muszą siąść kryty z naszej strony, no to najlepiej, żeby jemu prawie wcale bloki nie siadały, no bo jednak paladyn jak walnie tego firebola, no to potem już jest bezbronny, no i niestety wygląda to tak jak wygląda, no ale może się uda, no planowałem, o Jezu, jaka tam bliska próba, chyba mu 5 milionów zostało. Jeden hitek dosłownie mocniejszy, jakiś jeden więcej krytyk albo coś takiego. No jest szansa, jest potencjał, znowu 27 milionów, znowu 30. Jest potencjał na ubicie go, tylko musimy, tak jak wspomniałem, tą kropkę na D postawić. No wymęczę go, nie wiem do ile chcę na niego grzybów tutaj przeznaczyć, ile tutaj będę klikał, ale wymęczę to, no bo jednak nagrywać taki odcinek, głównie oczywiście on jest po to, żeby powiedzieć o tej gildii na EU5, ale nagrać taki odcinek i nie skończyć tego, no to naprawdę kiepska sprawa, więc będę chciał to zrobić. 9 milionów kolejne, Jezu, to jest naprawdę... No mało, mało, no brakuje nam troszeczkę, żeby go pokonać, ale naprawdę są takie próby obiecujące, więc może w końcu siądzie, chociaż na ten moment, no myślałem szczerze, że szybciej on padnie, najbardziej się obawiałem tego, że w połowie mojego wywodu EU5 niestety go pokonamy, no i dzięki temu nie będę miał dalej co tam wam pokazywać jakoś w tle, jak będę gadał, no ale jak widzimy, no nie jest to takie proste, jak widzimy tutaj z tym obrońcą jest naprawdę duży, duży problem, no 0,07%, nie ma co się dziwić. Jeżeli chodzi w ogóle o tutaj expa, no to dostaniemy za niego 300 milionów, za niepalną też dostaniemy 300 milionów, a my w tym momencie mamy 259, czyli będziemy mieć 759, no to nawet levela wbijemy, ok. No ale dobra, no nie zastanawiamy się nad tym, najpierw musimy pokonać ich, żeby w ogóle myśleć o tym, ile expa dostaniemy. Możecie napisać w komentarzu, jaką klasą postaci też, w ogóle czy idziecie na EU5, bo to jestem ciekaw. Powiem wam szczerze, napisałem wczoraj na tym Discordzie,
tego pinga właśnie o tej gildii. Opisałem tam, że będzie właśnie gildia dla graczy grzybiących, gdzie ja tam się będę angażował, będę grał i pomagał. Będzie też gildia dla graczy eko, taka zaprzyjaźniona. I szczerze mówiąc, trochę osób do mnie napisało chętnych i tak dalej, ale nie było takiego jakiegoś dużego odzewu. Nie wiem, z czego to wynika. Myślę, że po tym filmie będzie troszeczkę większy, ale możecie napisać, czy wy w ogóle planujecie grać na tym EU5, czy skipujecie ten serwer. Wydaje mi się, że sporo osób też, w sensie sporo, no nie wiem jak to wygląda, ale mam takie wrażenie, że po prostu dużo osób gra na swoich serwerach, na których mają już swoją postać mocną, na której grają długo i nie interesują ich nowe serwery. To jest na pewno coś, o czym warto pamiętać, no bo mówię, nie był to jakiś ogromny odzew jak na serwer EU5, który no, na który czeka wiele osób już od bardzo, bardzo dawna, więc zobaczymy jak to wyjdzie po tym filmie, no ale na Discordzie w tym momencie mam jakieś 4,5 tysiąca ludzi, czy coś koło tego, tak mi tam pokazuje, 4,5 tysiąca członków, więc no wydaje mi się, że po prostu jak już ogłoszą tą prerejestrację, jak już do ludzi dotrze, że faktycznie ten serwer startuje powiedzmy za jakiś tydzień, czy za półtorej, w sensie oczywiście od momentu ogłoszenia prerejestracji, no to wtedy ludzie się dopiero tak jakby obudzą i wtedy ludzie będą na siłę szukać gildii, bo póki to nie jest oficjalnie ogłoszone, no to jednak ludzie tak z przymrużeniem oka to traktują i tak dalej. No ale mówię, warto po prostu wcześniej to ogarnąć, warto sobie zaklepać miejsce w tej gildii, no bo potem będzie już full i niestety będziecie musieli dołączyć do jakiejś słabszej albo do jakiejś nieogarniętej, no i tak to po prostu wygląda. Dobra, 1500 grzybów już około, nie wiem z iloma startowałem, nie zwróciłem uwagi, powiem wam szczerze, ale wydaje mi się, że już jakieś 1500 grzybów na niego poszło. Dramat z tym obrońcą, no ale nie ma co się dziwić, no tutaj niestety paladyn to nie jest coś, co się może odrodzić 5 razy nagle, albo powiedzmy nie wiem, zrobić 15 uników z rzędu. No paladyn jest naprawdę lichy, aż sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądało to ten koniec stopowania lochów na tym paladynie, no bo dopchnąć tak jak dopchnęliśmy właśnie na takim zabójcy, który ma te uniki, boostuje Kunegundę, to na pewno nie dopchniemy. Tutaj w ogóle nie ma co się jakoś tam łudzić, no bo ten paladyn jest zdecydowanie słabszy w porównaniu do innych klas. No oczywiście oprócz wojownika, wojownik też nie jest najlepszy, no ale zobaczymy. No bardzo wcześnie tu zaczęliśmy te lochy stopować, więc wydaje mi się, że no i tak jakiś tam ładny levelik wbijemy. Oczywiście mówię, jak będziemy mieć jakieś 460, 470, to ja wtedy sobie policzę, ile mniej więcej wbiję. No i zdecyduję, na którym dokładnie te lochy kliknąć. Natomiast no w tym momencie, mając poziom 380 niecały, nie ma co się jeszcze tym przejmować, bo jeszcze tutaj bardzo, bardzo dużo czasu nam zostało do momentu klikania lochów na tym paladynie. Oczywiście pomijając miasto Intry, które już tutaj męczymy od 26 minut prawie, no tam na początku coś gadałem, no to powiedzmy od jakichś 20 minut, 22 może, no i nie możemy go zmęczyć niestety. No tragedia, powiem wam szczerze, że tragedia. Liczyłem na jakieś szczęście odcinkowe, że to faktycznie siądzie, że coś się uda, no ale wszystko wskazuje na to, że nie. Wszystko wskazuje na to, że dopiero jak się przebierzemy na jakimś legendarnym lochu, że jak tutaj wzmocnimy tą naszą postać, no to wtedy nie wiem, czy wam w ogóle nagrywać jeszcze jeden odcinek z tego, czy nie nagrywać, nie jestem pewien. No zobaczymy, bo jak już na tym nam to nie padnie, to niestety kaplica, mówiąc szczerze. Dobra, no tam 26 milionów znowu, no co chwilę są takie bliskie próby, co chwilę tak wiecie, no to pokazuje, że jakby on chciał paść, jakby coś tam się miało zadziać, no ale niestety, no jest ciężko, ja już tutaj wyczerpałem tematy na odcinek, jakie sobie przygotowałem, więc no tak to po prostu wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o giveaway, bo o tym w sumie powiedziałem na samym początku, to tak jak mówię, teraz będzie w lipcu, pewnie w lipcu jak dostanę informację, jak tam poszedł nam czerwiec, no to wtedy zdecyduję, za ile będzie ten giveaway, no ale teraz jak planujecie sobie kupować jakieś grzyby, nie ma w ogóle żadnych paczek urodzinowych, dzisiaj dostaliśmy informację, co tam się będzie działo właśnie podczas tego eventu urodzinowego i tak dalej, no i nic nie mówili o żadnych paczkach urodzinowych, co oczywiście nie jest żadnym zaskoczeniem, no bo na urodziny raczej nigdy żadnych paczek nie dostawaliśmy do tej pory. Natomiast mówię, ta promocja 20%, jak ktoś będzie chciał tam bardziej przytryhardować powiedzmy na tym legendarnym lochu, jak ktoś będzie chciał sobie porobić ten legendarny loch, ubrać się w całości,
no to ta promka już od jutra na tej stronce startuje. Od piątku w gierce, no ale jak gramy na jakimś Steamie, jak gramy na jakichś tam urządzeniach mobilnych, no to tam ceny tych grzybów są większe aniżeli na stronce. W gierce nie możecie też wesprzeć twórcy, więc nie możecie tego kodu twórcy podawać przy zakupie. No i ogólnie polecam na stronce. Wiadomo jak to wygląda, ja tutaj też z tego mam jakieś tam korzyści, tak jak powiedziałem, 5% od każdej transakcji, bo to jest publiczna informacja, to nie jest żadna tajemnica, więc no nieważne czy będziecie kupować, nie wiem, za 2 dyszki pakiecik, czy będziecie kupować za 400, no za ile tam wam wygodniej i na ile sobie możecie pozwolić, to wysyłajcie do mnie screenki, bo tak jak wspomniałem, wszystko bierze udział potem w giveawayu lipcowym. No a giveaway lipcowy jest na zmienionych zasadach, przypominam, każde użycie kodziku to jest tam jeden numerek. Jak ktoś na przykład kupuje za ten najdroższy pakiecik albo w sumie za 400, to też tam jest dodatkowy, więc po prostu no, osoby, które częściej używają kodu, są tak jakby bardziej premiowane, no ale nie oznacza to, że osoba, która nie wiem, kupi sobie pakiet za 2 dychy raz z moim kodem i dostanie tam no jeden ten numerek na tej liście, to nie jest powiedziane, że akurat ten numerek się nie może wylosować, bo jak najbardziej może. Już tak zresztą było, że osoba, która na przykład, nie wiem, kupowała tylko pakiet startowy z moim kodem, nagle wygrała 200 PaySafe Carda, więc wiecie, warto próbować. No i dokładnie, warto próbować, a my w tym momencie pokonaliśmy obrońcę. Całe szczęście, bo już mi się tutaj kończyły tematy do rozmowy. Piękna sprawa, to sobie możemy zrobić tak, jakieś buciki to będzie do kotła. No i obejrzmy, jak to wyglądało, jak tutaj go pokonaliśmy. To może sobie weźmiemy razy 3, bo to jest bardzo długa walka, no tutaj dwa kloce się biją, można by powiedzieć. Zobaczcie, ile my tutaj krytów, bardzo dużo. No i on chyba ani razu nie zablokował, zwróćcie uwagę. Jeszcze raz tą waleczkę, 20, a nie, pierwszy blok i to był chyba pierwszy i ostatni w tej walce. 26 milionów Firebola. No i dokładnie, i teraz my same kryty mucimy i on żadnego bloku. No i widzicie, tak to po prostu wygląda, no strasznie to była ciężka próba, ciężko, żeby on w ogóle nie blokował, żeby tyle krytów nam siadło, no ale grunże się nam się udało, obrońca pokonany, no i teraz niepalna, na niepalną, tak jak mówiłem, prawie 2%, to powinno już pójść z górki, o wiele mniej grzybków tutaj powinniśmy wydać, no i po prostu powinniśmy mieć już to z głowy, powinniśmy to zamknąć, złapać sobie potem tego pupila, jak będziemy robić awkę, no i kontynuujmy. Kontynuować tutaj stopowanie lochów już tak na 100% w pełni, bo oczywiście do końca stopowania nic więcej tutaj nie planuję ubić. To miasto intryg jest ważne, żebyście ubili właśnie dla tego pupila. Tak samo 10 w 13 piętrze w mroku też ważne, no bo macie tego pupila w mroku. Tutaj jeszcze ten Posejdon, no to jest z wody, więc on nam boostuje siłę. Także jak dla paladyna bardzo ważny pupil. No ale właśnie, mamy osiągnięcie Boze Steros. Tutaj lecimy następny loch, ale oczywiście już nie ubijamy. Mamy kolejne buciki, a co tu była w ogóle za runka? Odporność na ogień, okej. Mamy kolejne buciki, znowu do wiedźmy. No i obejrzmy sobie walkę właśnie z tą niepalną. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Cyk. O, to już nie było jakieś ciężkie. Tutaj widzimy, że niepalna prawie w ogóle nie robi uników. No i dobra. I nam siadło, buciki dostaliśmy. Bardzo mocny kryt na koniec. No i mamy to z głowy, możemy złapać Posejdonga. Piękna sprawa. Dobrze, spójrzmy sobie jeszcze na koniec salę chwały, jak to tutaj wygląda. W tym momencie, no dużo osób zaczęło te lochy stopować później. My z tym levelem na razie jesteśmy dość mocno do tyłu, no bo mówię, już od 18 leveli stopowanie. No ale tutaj widzimy, tutaj Nate Diaz 407 level na tym serwerze, więc najwyższy. Tutaj Zouzi Magiem 400, chyba też w ogóle nie stopuje lochów, jak się nie mylę. Mamy tutaj coś w opisie? Nie mamy. No nie ma nic, no ale jak ma 400 level, to raczej nie stopuje. 7392, on najprawdopodobniej stopuje, ale tych lochów też bardzo dużo zrobił swego czasu. Tutaj mamy Graf Zachla, który gra właśnie wojownikiem. Namo 389, on te lochy stopuje już od końca marca. Ciekawy jestem, który miał wtedy level, no ale bardzo, no Namo tutaj naprawdę topowy paladyn się szykuje, on w tym momencie, zobaczcie, jest w piku expa, co 20 dni dostaje jeszcze ten więcej expa za ten 20 dzień po prostu z kalendarza, bo ma wyższy level. No tutaj naprawdę może to być topowy paladyn. No i co? I tak się topka prezentuje, nie będę wam tu się rozwodził na temat każdego, możecie sobie obczaić. Te osoby, które mają taki 385 i w górę, no to na pewno zaczęły stopować o wiele później.
Tu w ogóle Atemp to jest widz, z tego co pamiętam, ale on niestety nie ma w opisie, jak to wyglądało. Tak czy inaczej, tak po prostu w tym momencie topka pierwszego serwera europejskiego się prezentuje. Tutaj mamy gildyjki, w tym momencie tak to wygląda, jak widzicie. Twierdze nieważne, pupile też bardzo nieważne, no i podziemia w sumie też nieważne, więc tutaj no najważniejsze rankingi, gracze i gildie. Co mogę jeszcze powiedzieć? No oczywiście mówię, mamy Akademię 20 już od dawna, więc też tego expa nie tracimy. No i tutaj przygodomat mamy od dawna na poziomie 15, zbieram sobie tą maweczkę, dzięki czemu myślę, że na tym poziomie około 390 będę miał ten przygodomat pełny, ale na przykład ostatnio, jak mi mało brakowało do levela, a miałem tutaj 20 dzień w kalendarzu, no to sobie tym przygodomatem podbiłem właśnie ten level i dopiero potem odebrałem z kalendarza, zawsze to więcej expa, no i myślę, że mogę sobie na to pozwolić, bo naprawdę szybko ten przygodomat na poziom 15 postawiłem. Tyle ode mnie, pięknie Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie, tak samo jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Piszcie komentarze co do tam jakichś waszych postaci, jak to wygląda ogólnie u was, tak jak mówię, jak tam z temperaturą, bo też jestem ciekaw, czy to tylko u mnie taki skwar, czy nie. No i mówię, i piszcie do mnie w wiadomości prywatnej na Discordzie odnośnie gildii na EU5. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!